Witam Ciebie bardzo ciepło na wdzięcznym sercu. Cieszę się, że jesteś tutaj razem ze mną. I jeżeli masz takie doświadczenie, że rzeczywiście ten wielki post od narzekania to jest dobra rzecz, że ona Ci pomaga, to poleć komuś bliższemu, komuś, gdzie czujesz, że on potrzebuje takiego wsparcia, właśnie te materiały, właśnie całe to wydarzenie. Może on też doświadczy tutaj Bożej mocy, Bożej miłości. Może on też zacznie dziękować Panu Bogu, stanie się szczęśliwym człowiekiem. To wszystko jest możliwe i naprawdę czasami wystarczy bardzo, bardzo niewiele. Pan Bóg zajmie się resztą, ale Ty możesz siać, więc jeżeli czujesz, że ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje takiego wsparcia, no to koniecznie prześlij mu link, Pan Bóg zajmie się resztą. No to dzisiaj zajrzymy do Księgi Psalmów, dokładnie do Psalmu 33, do samej końcówki, werset 21 i 22. W nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu. Niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie, według ufności pokładanej w Tobie. Jak sami widzicie, ilość łaski w naszym życiu jest wprost proporcjonalna do ilości zaufania, jakie mamy względem Pana Boga. Ja tak naprawdę od początku istnienia Wdzięcznego Serca zawsze to powtarzam, że im więcej dziękujesz, tym więcej powodów do wdzięczności zauważasz, ale też i tym więcej rzeczywiście tych powodów do wdzięczności dostajesz. Ta łaska Boża jest coraz, coraz większa. To jest jak samonapędzająca się machina, ale tak naprawdę tą machinę napędza Bóg, który widzi, że Jemu ufasz i obdarowuje Ciebie coraz hojniej. Jak widzisz, właśnie ta wdzięczność jest oparta na zaufaniu Panu Bogu, na tym, że Ty wiesz, że On wie, co ma robić, że On Ciebie zna, że On zna Twoje potrzeby, on wie, co jest najlepsze dla Ciebie na ten czas. Dlatego też maksymalizujmy tą naszą wdzięczność, ufajmy Bogu coraz mocniej. Ja myślę, że już przez te ostatnie dni i tygodnie mocniej zaufałeś Panu Bogu, zanurzyłeś się w tej Jego dobroci i miłości, bo przecież ciągle o niej tutaj mówimy i ciągle się o nią modlimy. Dlatego mam dzisiaj dla Ciebie jako zadanie takie pytanie do refleksji. Jakie ostatnio nowe powody do wdzięczności zauważyłeś w swoim życiu? Spodziewam się, że na pewno coś nowego tam ostatnio dostrzegłeś. Może jest coś takiego nowego, co już wcześniej posiadałeś w swoim życiu, ale dopiero teraz to zauważyłeś, albo rzeczywiście coś nowego ostatnio się pojawiło u Ciebie. Co to takiego jest? Może to właśnie dzięki Twojej wdzięczności Bogu, może właśnie Twoja radość w Panu otworzyła bogactwa Boże, dała Tobie tą obfitość Jego łask, zgodnie z Twoim zaufaniem. Przyjrzyj się temu dobrze i koniecznie za wszystko osobno podziękuj Bogu. Panie, prosimy Ciebie o to zaufanie Tobie. Prosimy Ciebie, żebyśmy potrafili się Tobie zawierzyć cali, żebyśmy wszystko dali w Twoje ręce, żebyś Ty nad tym panował. Panie, Ty najlepiej wiesz, co jest dla nas najlepsze, więc Ty, Panie, pomagaj nam ufać i dawaj nam w obfitości. I niech tak się dzieje w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Be grateful.